Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light i tak, zlazłem z tamtej wieży, bo niestety tam żadnej flagi nie było i idziemy już do naszego głównego wątku, czyli do tej wielkiej, wielkiej, wielkiej anteny. Można tędy, ale można chyba iść główną drogą, prawda? Oczywiście, że można. Ja idę główną drogą. Ja jestem praworządny. Jestem praworządny, więc idziemy szybko. Patrzcie, cyk, cyk, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Fakt faktem, szybciej byśmy byli tędy, ale dobra. Nic się w sumie nie stało. No to teraz skrótem pójdziemy. Tam jest sporo zombiaków, nie wiem czy widzicie, sporo tego tam jest. Hop, hop, na górę. O kurde, dobra. To było przypadkowe, ale wyszło fajnie. Gdzie ty mnie tu chcesz walnąć? Umieraj. Raz. Gdzieś mi tutaj łuk mnie gnoju jeden ty. Raz. I teraz kochani, tu jest dosyć ciężka misja. Może nie najcięższa, ale ciężka. Zapytacie dlaczego? Z tego powodu, że to jest sporo zombiaków, dlatego spróbuję je wykuć najpierw. Żeby potem nie było żadnego ale. Wiem, że wy tak samo gucio widzicie, tak samo jak i ja zresztą. Ale niestety tak to musi wyglądać. Wybuchu, wybuchu. Zabijamy panów. A tych mordujemy z zimną krwią. Dobra, tu są jeszcze inne zombiaczki. Ale was to można bez problemu w ten sposób dobić, tylko chyba tu jest ten duży, co? Tu jest chyba ten duży, cholera, no. Weź się zakamufluj. Jest sporo też tych purchaweczek. Dobra, ale to nie jest akurat problem. Gdzie jest oddzielnia? To jest lepsze pytanie. Chodźcie, może te purchawki najpierw ściągniemy, bo potem jak będziemy się rozglądać na tym terenie, to może być problematyczne. No i tu jest też ten duży gnój, no. O kurde, dobra, bo tu już nie ma tych trupów. Tu jest trup, tu jest trup. Jest trup, dobra. Nie jest źle. Kolejna purchawka. Teraz Firal, nie ma Firala. Crazy Frog. Ciebie nie mogę w ten sposób, prawda? O, chyba się ruszyły. O kurde, ale wywaliło. Dobra, nie ma już żab, jest dobrze. Raz. Dwa. Zamieńmy się znów. Daj sobie spokój, chłopie. Dobra, chyba się pozbyliśmy wszystkiego, co się tu przynajmniej ruszało na daną chwilę. Możemy teraz zacząć walić te wielkie kosmułki. No, masz szczęście, że mnie nie ruszyłeś. Kurde, jaki ty masz atak speed wielki. Padł. Dziadyga padła. I tak, tu jest rozdzielnia, rozumiem. Włączmy prąd. Dobra, Bosko! Włącz transformator. Panie prąd, gdzie pan jesteś? Są drzwi. A, pinata, pinata, pinata. Mamy pinatę własną. A, ale się nie rusza. Ale się nasza pinata nie rusza, niestety. Szkoda, że ta fioletowa broń już niestety nam siadła. Kurde, naprawdę wielka szkoda. Serio, DPS-y miała piękne, po prostu pikne. Serio?
Szansa 1 na 3 i oczywiście mieliśmy ostatnią, kurde no. Z czym to się różni z tym? Zrobione. Dobra, co tylko liczniki. Teraz znajdź panel sterowania u podstawy masztu i włącz antenę. Jak się tam dostać, kurde, bo tam nas nie było jeszcze. Tam nas jeszcze nie było, tam nas jeszcze nie było. Gdzie to jest wejście? Tu? Czy tu? Nie ma wejścia? No co wy sobie jaja robicie? Panowie. Części metalowe. Gdzie jest wejście? Tu. I na ta. A jakie oszustwo. Jakie oszustwo, ale cheaterzy. Ja tam się ciebie nie boję, co możesz krzyczeć ile wlezie. Czy moby zespawnowały? Szczęście nie. Petrychy. Jakieś czasopisma dla panów. Dobra, ostrza i idziemy walić tego wielkiego gamonia na pyrę. Tu nie da się nic otworzyć, prawda? Nie da się. Dobra, trudno. No. Umrzesz czy nie umrzesz? O, umrzyj stary, umrzyj. Umarł i nie żyje. Całe szczęście. Tu nas chyba jeszcze nie było. Tu się nawet chyba wejść nie da, prawda? Nie da się. Oszustwo! Znów z kamerzy. Znów z kamerzy, dobra. Jak trzeba się tu dostać? To jest pytanie za milion punktów, ale chyba znam odpowiedź. A może nie? A może odpowiedzi nie znam. A jednak znam. A jednak nie znam. Ale żebym skoczył pięknie. Ale jestem mistrzem, mistrzem parkouru. Nie, dobra, tak na serio. To wejście jest chyba. Ale to tylko chyba. Z żadnej strony. Z żadnej strony nie ma wejścia. My nie możemy przeskoczyć, musimy wejść tędy. Ewidentnie trzeba wejść tędy. No, really? Może tędy trzeba wejść, może trzeba przeskoczyć po prostu na to. Kurde, nie pamiętam już jak to było. Nie. Tu gdzieś musi być jakieś wejście. Ale nie tędy. Może po tej kamerze? Też nie. Ej, kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem, nie pamiętam. No weź, przestań skakać, Kale. Ja tam nie wejdę. Ej, kurde, dobra. Jeszcze raz. Oh shit, here we go again. Włącz panel sterowania. Tylko jak? To jest pytanie za milion punktów, ale pamiętam, że chyba kiedyś wchodziło się po tych nogach. Czy nie? Zawsze pamiętam, za każdym razem jak to przychodziłem, nigdy nie mogłem spamiętać, którędy to się właziło. Bez jaj. Czy to jest jakiś panel? No jest panel. Teraz wleź na szczyt masztu i zainstaluj wzmacniacz. Wtedy każde radio w promieniu 100 metrów zaświeci jak pieprzona atomówka. Jasne, wleź na szczyt. Bułka z masłem. Kyle, nie płacz. Damy radę. Jeszcze nie wiem jak. Czemu tego nie chcesz otworzyć? Cholera, widzieliście to? Po prostu kurde nie wierzę! Ja też nie, Kyle! Ja też w to nie wierzę. Jeszcze pirale wyskoczyły. Dobra, to nie wyjdziecie. Normalnie, kurde, nie wierzę. I wiecie co? Za każdym razem, jak w to gram, za każdym razem, jak to przechodzę, zawsze umieram w tym samym miejscu. Zawsze. Zawsze. Totalnie zawsze. Ja po prostu mam takie szczęście. I taką słabą pamięć.
Zawsze w tym samym miejscu. Kurde, no po prostu. I can't believe it. I can't believe it. Dobra. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Tylko tak, pamiętam, że tu było trzeba wejść w tą stronę. A może nie? Może po prostu skoczyć jak człowiek? Na przykład tu. Normalnie, kurde, nie wierzę. Jak się stąd spieprzę, to będzie źle. O! Ej, Shiro, przecież jesteś mistrzem parkouru. Przestań. O. O. O, mistrz parkouru wchodzi. Prawie się udało. Okej. Okay. Nie jest źle, wchodzimy dalej. Mistrz parkouru V2. Pamiętam. Kyle, jeszcze raz mi zrób coś takiego, a cię kopnę w dupę, obiecuję ci to. Kyle, przestań robić z siebie małpę. Ja nie wiem, co on odwala. Wejdź wyżej. Kyle, małpa. O kurde, zombiaki tutaj? Raz. Idź sobie. Idź sobie, pa pa. Dobra, to jest otwarte, więc wchodzimy już na samą górę. Na szczęście wchodzimy na samą górę. Boże, jak nie lubię tej misji. Nie trawię jej. Więcej zombiaków? Dziwo nie. Więcej wspinaczki. Więcej belek, na które Kyle się nie chce wspinać. Z jakiego powodu? Nie pytajcie. Nie pytajcie, czemu Kyle ma focha. Dobra, właś Kyle, właś, jesteś już na samym szczycie. Prawie przynajmniej. Oczywiście przestało padać dopiero teraz. Coś ty myślał? Byś miał tak łatwo? Nie, nie, nie. Włazimy, Kyle, włazimy. Jesteśmy na szczycie. Ej, ja polazłem za daleko w sumie. No dobra, ale to w sumie się nic nie stało. Żeby się teraz nie spieprzyć. Żeby się tylko teraz nie spieprzyć, proszę. Ail, nie spieprz się. Te widoki to ładne. Dobra. To jest gdzieś, gdzieś tutaj. Tu jesteś. Czy ktoś mnie słyszy? Mam ważną wiadomość. Nazywam się Kyle Crane i nadaję z miasta Haran ze strefy kwarantanny. Pułkownik Tanner i Ministerstwo Obrony kłamią. W mieście wciąż są żywi, zdrowi ludzie. Chcą zbombardować Haran, ale jeśli te bomby spadną, wiedzcie, że Tanner i Ministerstwo to banda ziemnokrwistych morderców. O cholera, w strefie kwarantanny został ktoś żywy? Hej, słyszysz mnie? Czego kurwa chcecie? Chcemy dać ci szansę na opuszczenie tego strasznego miejsca. Tak? A niby z jakiej paki? Nie dowiedziałem się, kto miał ten zastrany plik. Nie musicie mi płacić honorarium. Wszystko zostało zapomniane, Kyle. Miejmy to już za sobą. Musisz tylko zabrać ze sobą badania doktora Zira, a my przyślemy po ciebie ładny, bezpieczny helikopter. Dobrze wiem, co było w tym pliku. Chcieliście przerobić wirusa na broń biologiczną. Crane! O mój Boże! Potrzebujecie tego leku, żeby poprawić swój PR! To wasz jedyny ratunek! Przekonać wszystkich, że cały czas szukaliście lekarstwa! To insynuacje, Crane. Zdobądź wyniki badań, a wszystko będzie w porządku. Chcecie wyników badań? Czekajcie na mój sygnał. No. Shelby, jesteś tam? Zainstalowałem wzmacniacz. Czadowo, Crane! Teraz zjedź po linie. Tunel, o którym mówiłem, jest blisko drugiego zaczepu. Pan Crane? Czy rozmawiam z panem Crane'em? Tu Crane. Kto mówi? Tu Volkan Dahl. Jestem tu z braci.
dołączy pan do nas w zakładzie konstrukcji pojazdów? Wyślę panu współrzędne. Stawię się niezwłocznie. Okej. No i moi drodzy, udało nam się zapobiec bombardowaniu Haran. Udało się. Wszystko pięknie, ładnie, tylko jeszcze jest jeden problem. A dokładnie mówiąc, powrót i moje expy, 500 000 expów, kurde, w dupę węża, no. Nie! Lup. No i niestety, i tak jesteśmy mokrzy. Ale obiecałem sobie, że jeszcze pójdę sprawdzić w jedno miejsce, a dokładnie mówiąc tutaj na samym dole, bo tutaj nas w sumie gra nie prowadziła, ale jestem ciekawy, co tam jest. Oprócz hordy zombiaków, oczywiście, może jakieś dodatki będą? Mam taką nadzieję, bo zombiaków w sumie tutaj jest od groma. Widzę, że tu są jakieś wzajemne kółka adoracji. Ale nie widzę, żeby cokolwiek tutaj było wartego uwagi. A nie. Tego to ty nie rób. Zaraz cię pogryzą. Jak zrobimy z jednego zombiaka i uda nam się przebrać za nie, to już będzie git. Tylko w ten sposób. O, tyk. I już jesteśmy bezpieczni. Teraz... Au. Ty za dużo zadajesz pytań. Odejdź. Przestań. Nie pyskuj. A ty, ogniku, proszę od nas odejść. Nie chcemy cię tutaj. Ona będzie tak teraz chodzić, co? Dobra, zakończę twoje męki. Serio, tutaj mnie w sumie chyba nigdy nie było. Sobie tych łubów poskręcamy. Kolejna kupa na twarz. Kurde, naprawdę stamina tak wolno się ładuje. No ale to niestety uroki koszmaru. Kolejne. Ile was tu jest? Od groma! Możecie przestać się spawnić. Ale eksmów to leci sporo, naprawdę. I kolejka, widzę, że tu się już pięknie ustawiła. Pani zrezygnowała chyba z kolejki. Ciekawe, co jest w tamtej białej skrzyni. Weź przestań. Nie wygłupiaj się. To nie jest czas i miejsce na wygłupy. Ty. Tam chyba ze dwóch było, co? Raz. I dwa. I chyba wszyscy. Wycięliśmy całe obozowisko zombie. Talusieńkie. Reszty już nawet zbierać nie będą, mi się nie opłaca. Jakby to można w ten sposób zrobić. Tam jeszcze jest jeden. Ale już kimu w oko. Serio, kimu w oko. Zbieramy luty. Zobaczymy, co było w tej białej skrzyni. Ona tu nie była tak po prostu. Coś się musi w niej kryć. Dzień dobry. Serio, jakiś nożyk? Wy mi dajecie jakiś nożyk. Prawdę? Bez strzału i bez rewelacji. Tego to ja nie chcę. Tego to też nie chcę. No, wspaniały nóż myślicki. No to kurde, tyle cięcia, tyle wyrzynania ludzi. Zombie, nie ludzi. Już. Koniec. Pochwaliłeś się. Tam nic nie było w środku. Dobra, już możemy. W sumie możemy już się powoli zwijać stąd. Nic tu nie ma. I
już wiem, żeby drugi raz tutaj po prostu nie przychodzić, bo naprawdę, jeżeli chodzi o luty i o całą tą frajdę, tutaj nic zbytnio nie było. O, to trzeba być górą? Czemu górą nam tu kazało przejść? A, ja wiedziałem, że tu było coś interesującego. A, ty kurde, no. Nie będzie od groma zombiaków jeszcze. Będzie ich tu od groma, jestem pewny. W ogóle ile mam procent fabuły? 81%. Jasne, co może pójść źle? No, pewnie dużo. Aha. Panicków tu jest sporo. Dobra, na wszelki wypadek flary, bo tu jest zbyt ciemno. Tu jest zbyt ciemno jak dla mnie. Mierdzi mi to masakrycznie. O! Au, 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 au! No, co? Jak? Jak? No, jak? No wy sobie żartujecie teraz ze mnie? Czy wy sobie ze mnie żartujecie, przepraszam bardzo? Ja wam dam, ja wam dam. Chcecie się bawić w ten sposób? No problem. Zrobimy szybki przeskok. Pyk. Zombiaczki się same biją. Pyk. Po co wam to było? Mogliście dać mi po prostu święty spokój. To nie, bo po co? Po co mi dawać święty spokój, nie? No to macie, gnoju. Ej, 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 czy ja w ciebie... Czy ja w ciebie rzucam? Wy co, kurwa, jakiś aerobik macie? Wy macie jakiś aerobik tutaj? Jakieś, nie wiem, kółko różańcowe? Ewidentnie, coś tu macie. No i bardzo ci tak dobrze. Chciałeś by mnie walnąć? Chciałeś? Widziałem. Widziałem, że chciałeś by mnie walnąć. Widziałem to. Gamonie. Ja ci zaraz dam. Tobie też zaraz damy. O, ale chyba zombiaki się tu przedostają, co? Jakiś tłumik, on by się tutaj przydał. Chyba tam nam boomer wybuchł, delikatnie mówiąc. Wcale mi go nie żal, żeby nie było. Się napatoczył. To jest tak zwana zbłąkana kula. No szkoda nie brać tych rzeczy, no. Szkoda nie brać tych rzeczy. Tak samo te zombiaki. No ale przeszukiwać jedną stop to by było aż nadto. Nie, nie, jeszcze tego nie rób. Nie rób tego. Weźmy sobie jeszcze tą skrzynkę. Masz zawsze sporo kasy właśnie. Tego, którego nie musimy rozbrajać, to możemy otwierać. Chyba zaraz coś nas będzie gonić, wtedy nie. A ciebie nawet nie chcę tłuc. Tak powiem, nie dajesz nam nic, co by nam w sumie mogło pomóc. Oho! Dzień dobry panu i do widzenia. Mam latarkę? Ej, oszukańcu, ty jesteś jakiś oszukany. On jest jakiś... O kurde. O kurde, jest problem. Jest mega problem. Jest mega problem. Nie ma tak łatwo. Połcie małe, no. Gdzie jest wyjście? Opa. Uciekliśmy. Uciekliśmy.
jest chyba już to główne wyjście, prawda? Chyba tak. Chyba tak, chyba już jesteśmy bezpieczni. My sporo flar zmarnowaliśmy, to z głupoty, ale spanikowałem. Powiem szczerze, osobiście spanikowałem. Po ludzku, jak to człowiek, spanikował. I do wody! Już nam flary chyba się nie przydadzą. Pytanie, czy my wypłyniemy, czy nam starczy tlenu, bo nie wiem, ile miałem staminek, tu wskakiwałem. Ale powinno. Chyba powinno. Tyk na górę. Tu ta skrzynka, zawsze na propsie. Kurde, otwieranie zamków. No nie, no ja nie podaruję. Zobaczymy, co jest w pierwszym. No dobra, wurf. Dwie żółte skrzynki. Dwie zielone. Trochę taśmy, trochę kawy. No i jak tu być złym na tą grę, no? Jak tam ty kawę rozdaję, jak chcę. Tak tutaj w sumie też. Nic, 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 nic. Idzie po prawej. Tadam. Otwarte. No tu by było mniej urf, a może i nie. Dobra, tu jest bardziej urf. Tu jest bardziej urf, ale nie ma żółtych skrzynek, które ja tak bardzo lubię. Ale dobra, gro. Wybaczam, wybaczam. Kurde, ile części metalowych, ile gwoździ. Nie zablokuj. Ej, czemu nie mogę tego... No właśnie, czemu nie mogę tego wziąć? Proszę mi to wziąć. Proszę mi to wziąć. I wychodzimy. Wychodzimy na stare miasto. Zainstalowałem wzmacniacz na maszcie antenowym i nadałem wiadomość. Rychło w czas. Bombowce ministerstwa zostały odwołane, ale chwilę potem skontaktowali się ze mną ci dranie z GRE. Chcą, żebym skompletował badania Zira i przekazał je im. Mogliby w ten sposób udawać przed światem, że pracowali nad lekiem, a nie nad sposobem skuteczniejszego zabijania ludzi. Pieprzę ich. Mam inne plany. Okej. Tak! Doktorze Camden, tu Kyle Crane, słychać mnie? Słyszę pana. Czy udaje się pan teraz do mnie? Jestem zwarty i gotowy, potrzebuję tylko próbek. Właśnie je panu niosę, doktorze. Tylko proszę pamiętać, że utknąłem w środku mniej więcej 1000 zombie. Rozumiem. Będę niebawem. Doskonale. Nigdzie się nie wybieram. Dobra, kochani, ale tutaj zakończymy odcinek. Ja wiem, delikatnie krótszy o 3 minuty, ale niestety muszę. Tak więc, kochani, pamiętajcie o Discordzie, o stronie spokishiro.pl, o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, miłego dnia, wieczorku, czy czego tam macie, wam życzę. Trzymajcie się. Hej, hej.